Cześć, z tej strony Dodo, widzimy się w, o ile się nie mylę, 29 odcinku Terrarii do kwadratu i znowu jesteśmy po takiej przerwie troszeczkę, a to dlatego, że a to nie było mnie przy kompie, a to gdzieś wyszedłem, a to coś, a to mi się nie chciało ewidentnie nagrywać, bo byłem zmęczony, albo po prostu zszedłem do podziemi trochę poszukać surowców, a nie chciało mi się już tego nagrywać, po prostu na spokojnie pobiegałem. I efektem tego jest to, że mamy w tym momencie 63 sztabki adamantytu, które w tym momencie na wizji już możemy sobie, o, przy kowadle, oczywiście, że przy kowadle, przekraftować na naszą fajną zbroję jakąś. I weźmiemy sobie tak, oczywiście budki, oczywiście tutaj, o, zbroję, jakiś taki napierśnik. I co tu mamy? Headgear nie, mask nie, helmet. Ja będę korzystał z różnego rodzaju ekwipunku i tak dalej, ale zawsze będę szedł maksymalnie w defa, będę czuł się bezpieczniej wtedy. I co? I przydałby nam się jeszcze jeden manekin. To drewno jest tutaj, a to jest tu. W ogóle mam takie do was pytanko. Tam mamy sawmill, bo tak się złożyło, że zamieniłem monitor i w tym momencie jak gram w sobie w Terrarię, to na dole i na górze mam czarne pasy, mimo tego, że gram w 720p, a to jest teoretycznie ten stosunek 16:9, czyli tak jak być powinno, a mimo wszystko pasy się pojawiają. Sprawdzałem na nagraniu, nagranie jest normalnie w 720p, także już przy renderze skalowania nie było, poza tym w Terrarię w 1080p gra mi się masakrycznie jakoś. Nie lubię jej, po prostu jakoś tak wszystko jest mniejsze, widać co prawda więcej. No Shirlena, idź sobie stąd. A no nie. Oj, no przecież nie będę wkładał adamantytu na manekina bez przesady. Oddamy go sobie tutaj. Później jak nie będę miał co robić z surowcami, to się zacznę zastanawiać, co przekraftować na zbroję i sobie uzupełnimy kolekcję, a na razie będziemy trzymać tylko to, co przez co przechodzimy jakby na drodze naszej ewolucji tutaj w grze. O, standardowo hełmu nie będziemy nosić, mimo tego, że mamy taki wspaniały teraz efekt tej, nie wiem, wibracji, drgania tej naszej zbroi. Będziemy biegać dalej we fryzurce naszej. A tymczasem to mamy, zostało nam 9 sztabek. Czy my z tych 9 sztabek coś możemy zrobić? Nie możemy. No to schowamy je sobie tutaj. No i dzisiaj w końcu zajmiemy się tą przestrzenią. Tutaj zupełnie na żywioł pójdę. O kurka, wodno. Będę musiał to jeszcze sobie może uzupełnić wodą. Bo zapomniałem zupełnie, że nam kiedyś pan clown namieszał troszeczkę tam na dole. No ale nic, w tym momencie olejemy. To ile mamy defa w ogóle? 55, to już jest elegancko. I tak myślę, jak to jest odcinek 29, to w następnym moglibyśmy zrobić w 30 też taki ładny krok naprzód i spróbować. Powtarzam, spróbować. Nie wincie mnie, jeśli się nie uda, bo ja naprawdę walczyć w tej grze nie umiem. O, no widzicie, nawet królika nie umiem zabić. No. Spróbuję, to dzisiaj sobie może urządzimy też arenę gdzieś, bo nie znajdziemy miejsca, gdzie ją będziemy chcieli zrobić. Ale najpierw, co ja chciałem zrobić tutaj? Otóż tutaj chciałem... Nie, no ten nagrobek tutaj przecież psuje efekt cały. O, jakieś pochodnie sobie walniemy jeszcze, żeby było widać coś w tym korytarzu. Ciach, ciach. Kolejne. Dobra, już nie ma, nie widać, że lamiłem, dobra. Tak sobie po prostu zrobić tutaj, tak jak już mówiłem, wyłożyć to cegiełkami, tutaj naleć jakieś lawy, jakieś coś takie, takie bajery. Zatem tak, jak my stoimy z surowcami w ogóle, bo to jest rzecz dość ważna. Mamy 67 grey bricków, zobaczymy, może nam wystarczy. Wydaje mi się, że coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, miałem powiedzieć o Limbo. Ja Limbo już mam nagrane praktycznie całe, tam mi został kawałek jeszcze, bo czasu nie miałem dokończyć. I ja je trzymam, bo planuję wyjechać na czas jakiś i przez kilka tygodni ze 3 mnie nie będzie tak naprawdę. Znaczy 2, później przerwa 3 dni chyba, czy 4 i znowu wyjeżdżam, także żeby na kanale nie było pusto przez ten czas, to ja te Limbo jakoś wrzucę i będę po prostu starał się je, że tak powiem, odhaczać. Tak co jakiś czas, żeby po prostu coś na kanale się działo, a żeby nie było tak, że po prostu nic się nie będzie działo przez to, że nie mam możliwości wrzucania. Także to jest takie moje zabezpieczenie.
teraz jak to będzie wyglądało tutaj, to będzie trzeba dać więcej lawy. Ha, jeszcze jakąś ścianę będzie trzeba pod to walnąć. A widzę, że z tych grey bricków nam pewnie nie starczy. Najlepsze jest to, że przez tego hard mode'a znacznie trudniej jest teraz znaleźć normalny kamień, a ja niespecjalnie chcę się bawić w naprawianie, że tak... Znowu, że tak powiem. W naprawianie tych takich kamyczków już, wiecie, pochłoniętych przez jakieś tam biomy. Zatem, o tutaj nam prawie na styk wystarczyło. O coś takiego jakby zrobić. Tutaj po prostu byśmy mieli takie dwie drogi. I tutaj to wypełnić. Właśnie. O, jakoś nie mogę się wysłowić, wybaczcie mi. No, ścianami jakimiś to wypełnić, to lawą tutaj, o. Ej. Dobra, okej. Już. Spokój. I teraz tak. Co my tutaj chcemy zrobić? No tutaj jakiś powinien być taki łącznik, czyli teoretycznie tymi grey bricks... Grey brick wallami, o tak. Powinniśmy to wypełnić, żeby jakoś zachować tutaj strukturę tego wszystkiego. Ile my mamy grey brick walli? Całe 29. Tu 4, to jeszcze 16 nam dojdzie. To może nam nie starczyć. Potem zobaczmy, czy mamy jakieś rezerwy kamienia. Aha, mamy 111, czyli będziemy się starali coś tu zdziałać. Czemu nie możemy walli zrobić grey bricki? A przy czym się craftuje grey brick? A czemu nie możemy z tego... O kurczę, może przy craft table. A tu mamy craft table. Wybaczcie, jakoś tak ciężko jest mi się skupić, znowu wbić w to nagrywanie. Ale mam nadzieję, że jakoś się uda. O, elegancko. Czyli mamy ich ile? 45. To w sumie może, bo tutaj ta przestrzeń jest całkiem taka niewielka. O. Będą ile? 2-3 rzędy chyba tych walli, także no, zostało nam 10. Na pewno nie starczy. Oczywiście. No to weźmy sobie, przekraftujmy ten kamień. A ktoś pisał w komentarzach w ogóle jakiś czas temu, żeby ten demon altar usunąć i skończyć magazyn. Ten demon altar zostaje, on tu jest jako jedna z naszych stacji kraftowniczych. A magazyn. Magazyn będę być może go zmieniał trochę, jak znajdę statuetki, które będą symbolizowały, co w danej skrzyni ma być. A tak, to ten magazyn jest taki dosyć roboczy, zatem... O, mamy boot statue, w ogóle się nie zorientowałem, tak teraz patrzę. No to na szybkiego, jak już mówimy właśnie o oznaczeniu, co gdzie jest, to akcesoria trzymamy tutaj, zatem bucik będzie to nam właśnie symbolizował. To jest taki mój chytry plan. No ale my mieliśmy przecież stworzyć sobie kilka jeszcze, spójrzmy może 10, pewnie za dużo i tak będzie, ale już tworzyć to tworzyć. Cyk. I teraz ściany. O, pięknie, 40 ścian. I biegniemy sobie tutaj na dół. O, właśnie. No i teraz tak. Bo możemy to też wypełnić. Tylko teraz tak, jak będzie lawa, to tego nie musimy. A to zaraz zobaczymy, ile nam tego będzie schodziło. No w sumie daje radę jakoś. Ciach. I zostały nam 4. Już tego szybu tutaj nie będziemy, ale to wypełnimy. Dobra. To jeszcze w takim razie skraftuję troszeczkę grey bricków. O. Zróbmy sobie z tym razem ich 25. O. I 25 zrobimy sobie 100 ścian. Ojojojojoj, za wysoko. Ciach. No i myślę, że teraz już nam powinno wystarczyć. Mam nadzieję. O. O, oczywiście za dużo. Aha, i co to tutaj tak będzie wystawać, tak? Albo tyle, albo tyle. A, to ja myślę, że jednak tyle zostawimy. O, jest tutaj to samo. I już tylko w górę. Ciach. Kolejny rządek. No, ze skrzydełkami to się całkiem przyjemnie buduje. O, i ostatni. I zostanie nam całkiem spora ilość tego. O, no i teraz tylko trzeba wykombinować, jak my tutaj z tą lawą sobie poradzimy.
Mamy wiaderko. To jest sukces jakiś. Teraz tak, zdałoby się tutaj gdzieś jakoś wykminić, żeby tutaj była ta taka powielarka jakby. Więc jak my to sobie rozwiążemy? Tak. O tak. Dobrze robię? Dobrze chyba robię. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Gdzie jest to wiaderko? Tutaj. I lawę sobie pożyczymy z naszej fabryczki obsydianu na chwilę. Żeby już nie schodzić nigdzie do podziemi. No, hops. Jeszcze raz do góry. Trochę pod względem logistycznym ta nasza budowla leży, bo właśnie trzeba tak naokoło chodzić. Teoretycznie mogło tu być przejście. Właśnie mogłoby być. Takie schodki jakby tu zrobić. Dajcie mi chwilkę. Zaraz obczajmy. Ściany mamy, więc możemy sobie pozwolić na załatanie tego. I zobaczmy, jakby to wyglądało. Całe 7 mamy. O. Tak, i gdyby to jeszcze... O, i tak tutaj zostawić. W ten sposób to jeszcze wypełni się najwyżej, jak będę miał stone. W sumie możemy spróbować tak to zostawić. Czemu nie? Zawsze jakieś urozmaicenie. Okej. Okay. Zatem nasz obiekt jest teraz logistycznie trochę lepszy. I co, tylko z lawą nie można zrobić tego klikastycznego bajeru, zatem niestety będzie to trzeba zrobić ręcznie w ten sposób i trochę to czasu zejdzie. Zatem co, pozostaje cięcie? Chyba, że zaprzestać to teraz i zrobić to kiedyś tam po odcinku. Bo to idzie jak dosyć wolno. Dobra, wiecie co, ja się z tym trochę pobawię i zaraz do was wrócę w zależności od tego, jak to będzie szło. Dobra, jesteśmy w takim momencie, że troszeczkę jest tutaj już problem z dopełnianiem tego. Znów zgubiłem gdzieś greybriki. A to przecież trzeba tutaj załatać. Nevermind, załatam. No nie, nie mogę tego załatać przecież kamieniem, bo jak załatam kamieniem, to później jak to wykuje, to lawa i tak wypłynie. Och, ja dzisiaj jakoś organizacyjnie zupełnie leżę. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. O, zrobimy sobie greybricka po prostu. Stać nas na to. O, i teraz zrobimy tak, że te pochodnie tutaj skujemy. I sobie tutaj zaraz to wypełnimy z powrotem. Czy. No, tu są greybricki. Omega. Dobra. To jeszcze raz. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. No się pokupiłem. Tak chcemy? Może zrobimy. Oj, płoną kamienie. Trudno. Tu, tu, tu. O! I w ten sposób teraz będziemy to robić. Zobaczymy. A w ogóle już sobie taki rytm złapałem, jak ja tutaj mam klikać, żeby to było ok. I daję radę. Także zaraz do was wracam. O, to dokończone. I teraz pozostaję tylko raz, dwa, trzy. I jest tak, jak być miało. O, i teraz to samo, tylko będę musiał zrobić. W ogóle to jest tak w pewnym momencie. Tak zaciąłem, czy to idzie, czy nie idzie. I tutaj był taki platform pomiarowy, który po prostu sprawdziłem, czy ten poziom lawy się podnosi. Teraz tak jak jest tutaj, zamierzam zrobić też tu i tu. Także zacznijmy sobie może od strony prawej. Ciach. I jak to teraz tutaj ma iść? Tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze będzie? Mam nadzieję, zaraz zobaczymy. Podnosi się? Podnosi się. Także za sekundkę wracam. Dobra, muszę przyznać, że idzie to nad wyraz sprawnie. Ciach, ciach. Oj! O, cyk. Lawy za dużo.
Lawy za dużo, lawy za dużo. Dobra, to zróbmy tak, przeszykujmy sobie tą samą maszynkę też tutaj. Ciach, ciach, ciach. O. A i wlejmy już tutaj lawę. A stąd zabierzmy jedno wiaderko. Tylko czy jedno wiaderko to nie będzie znowu też... No właśnie, za dużo. Spróbujmy to jakoś... Może wyrównać. O. Teraz co, wejdzie czy nie wejdzie? Nie wchodzi. Pam, 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 pam. Jakby to zrobić tutaj? A może wiem. Spróbujmy to zrobić. A nie, bo teraz nie możemy tego znowu za... A gdyby tak... Dobra, za dużo się wyleje. Kurczę. Nie, zły pomysł. Się wkopałem teraz. Tam miała być woda, teraz mamy lawę. Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. No, pomalutku. No trudno, może jest po prostu tak, że... O, 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 a teraz jak będzie? No, idealnie. Udało się, dobra. Teraz szybciuteńko. Aha, tutaj wiadro lawy mamy, dobra, okej, to możemy wlać tutaj. Mamy gdzieś tu wodę? Mamy wodę. Zatem pozwólcie, że wyjdziemy sobie na chwilę na zewnątrz. Przewietrzyć to troszeczkę, przecież nie można przez cały odcinek siedzieć w bunkrze, no bez przesady. O. Głęboki wdech. I schodzimy sobie tutaj troszeczkę niżej. O. Ten obsydian sobie zalejemy. Żeby tak też nie zalegał tutaj. Wykopmy go od razu. O. Ciach. I wskakujemy z powrotem do bunkra. Jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Sprawdźmy, czy będzie działać. Dobra, poziom lawy tutaj ewidentnie się podnosi, zatem robię cięcie i widzimy się za chwilkę. Dobra, cała masa kombinowania była przy tym, powiedzmy to, slocie na lawę, ale się udało. Teraz jeszcze, zanim pójdziemy szukać odpowiedniego miejsca na arenę, zrobimy sobie... Oj. Trzy... Raz, dwa, trzy grey bricki. I uzupełnimy sobie tutaj braki w tych naszych schodkach, które na razie... postanowiłem zostawić. A co będzie później, zobaczymy. Może wywalmy te pochodnie. Raz. Dwa. A te nawet też. A co? Tamta część niech zostanie na razie oświetlona. No i wydaje mi się, że nie jest może to coś pięknego, ale zawsze lepsze to niż taka pusta przestrzeń. Coś tutaj mamy. Zatem... Jeszcze tylko sobie przywrócę porządek w ekwipunku. No tak, bo trochę piaskiem, też się z piaskiem babrałem przy tutaj kontrolowaniu tej lawy. Tutaj też zrobimy szybko quick stack. Kurczę, to my kamienia sporo zużyliśmy. Zresztą never mind, teraz obczajmy miejsce na arenę. No, sorry za spam. Zatem cóż, aha, mieliśmy ogarnąć miejsce pod arenę. Najpierw tak myślałem, czy by tutaj nie zrobić tak nad tym, ale tutaj ma być taki fajny zlocik, także to odpada. Dalej, najlepiej, żeby to nie było w Corruption. A tutaj już nam się zaczyna Corruption, to nie, to miejsce trzeba wywalić z naszych planów. Bo tak jak potwory z The Hollow są całkiem znośne, to jak nam się... jakiś taki koraptor trafi czy coś, to będę zły. Zatem nie tędy droga. Wiem, gdzie możemy coś zrobić. Tam, gdzie był meteoryt. A no i nie może to być tuż obok domku. O, zobaczcie. Jak gdybyśmy tutaj zrobili taką platformę. Tu jest całkiem przestrzeń taka... rzekłbym... wystarczająca. Plus tutaj nie mamy tak naprawdę żadnego biomu. Znaczy, no mamy ten taki defaultowy leśny. Na jakim poziomie teraz to zrobić? Na poziomie ziemi tej, o może, co? To zaraz ogarniemy troszkę. O, możemy się
posłużyć drewnem. O, zrobimy sobie może te platformy na razie. Bo chyba mamy wystarczającą ilość drewna, żeby je zrobić. Ach, o, unicorn. Come on. Gin. Dobra, ależ się rozsypał. Jego to problem w tym momencie. O. Ewentualne wypełnienia meteorytem, hellstone'em, nie wiem jeszcze czym, to zrobimy później. A na razie tylko taki sam szkielet. O, tutaj kolejne drzewko uzupełni nasze zapasy. Oczywiście możemy później też tam dorobić jakieś inne piętra, ale najpierw chcę... Nie ty... Chcę najpierw zobaczyć, ile w ogóle będziemy mieli tutaj miejsca. Wiecie, o co mi chodzi. Teraz to już nam jest niepotrzebne w tymże układzie. Nie, no wiertłem bić się nie da. O, cyk. Ciach. Nie no, kolejny nagrobek. Nie. Tutaj będą nagrobki dopiero jak będziemy walczyć z destroyerem. Ubijamy sludge'a? Możemy sludge'a ubić. Hopsasa. On się zbugował. Znaczy on chyba jakoś się tak zrespił, że on tutaj nie może skakać. Co to, czym go rozwalimy? Czymś, żeby go jak najbardziej upokorzyć. Nie mam copper short sword'a żadnego. No. O kurczę, no. Pomieszało nam to wszystko plany. No trudno. Odbugowaliśmy go, jeszcze gwiazdki go zaciechały. A my slow'a mamy, dlatego tak wolno. Dobra, okej. Zatem kontynuujmy tutaj stawianie platform. Mów, nie spadać. Nie wolno. O, i biegniemy sobie dalej. Ciach. Nie pamiętam, jaka długa była ta platforma na tej mapie serwerowej, z której ja korzystałem też bijąc te bossy. No była trochę dłuższa chyba, ale w tym momencie mi się wydaje, że... Tam też ona była zresztą w takiej kotlinie, jeśli można to tak nazwać. O, a tutaj mamy meteoryt w ogóle. Z tym armorem on już nas bije po jeden, zatem problemu nie ma. Przydałby się jeszcze jakiś tam cross necklace od Mimika. Uwielbiam takie wstawianie bądź wyjmowanie rzeczy z ekwipunku przy jednoczesnym walczeniu, omijaniu potworów. No, ile jeszcze? Ciach. Dobra, znowu rozsypaliśmy jednorożca. Slime'a to na hita zdejmiemy. Ciach. O, to wywalimy. Zio. Haha. Ole! O, dobra, nie sięgnął nas. O, i tak teraz... Nie, myślę, że jest ok. A jak jeszcze dorzucimy do tego ten fragment, bo też możemy go włączyć przecież w część areny, to będzie już w ogóle bardzo fajnie. Teraz może, żeby tak już tutaj było to bardziej elegancko, zróbmy całą tą część tutaj nad tą kotliną z platformów. Znaczy z platform w sumie, bo to jest platforma, a z platformów to takie odmienianie słowa angielskiego. W ogóle fajnie, że jednorożce nie mogą sobie zejść na dół. Znaczy zeskoczyć. Ciach. No. Hopsa. I co teraz powiesz, cwaniaczku? O. I teraz mam już tutaj całość zrobioną z platform, o, drewnianych platform, więc skoczmy teraz do domku. Zobaczmy, jak my stoimy. Och, slow, za wolno, magic mirror. Jak my stoimy z meteorytem bądź hellstone'em, o, come on. Prawym, nie, dobra, tak nie działa. 11 meteorytów i hellstone na brak. Zatem będzie trzeba się jeszcze zorganizować i pójść do piekła. Czy mi się chce dzisiaj? Chyba nie, wiecie. Zatem jeszcze w takimże układzie przyszykujmy sobie tylko
tutaj jakoś miejsce. No to skończmy już sprawę tej areny, tak żeby później, żebym mógł ją wypełnić tylko. Zatem tak. Te drzewka niestety pójdą na zmarnowanie. Znaczy na zmarnowanie. One się nam do czegoś przydadzą, po co się tam wykorzystamy. O, i to też. Ciach. Platformy. To jeszcze wypełnimy platformami i te drzewko będzie oznaczało koniec naszej areny. Teraz tak. Jak ja będę chciał to zrobić? Myślę, że dwie kratki odstępu między każdym meteorytem. Ciach, ciach. Linijka by się przydała, ale jestem zbyt leniwy, żeby biec ją kupić. Dwie. 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 Ciach. Dobra, tu już będzie trudniej z organizacją tego wszystkiego. O, bo chodzi mi o to, że jak są dwie, to będę mógł zawsze zeskoczyć sobie z takich platformów. Platform. I kombinować jakoś tam dalej. Tu chyba trzy wyszły, nie? Dwie. O. Także. Nie, dobra. Okej, okay, bez linijki to jest strasznie ciężkie. A jest też jednocześnie nudne. No właśnie, o tym mówię. Także sobie to teraz daruję. I zrobię sobie to może jakoś tam pomiędzy odcinkami. A teraz tak myślę, czy my mamy jeszcze coś do zrobienia. No możemy sobie skoczyć do tego Underworlda. O, od razu zobaczymy, czy mamy jakiś obsidian skin. Szybciutko myślę, myślę. Bo w sumie ten odcinek pewnie będzie trwał krótko, jeśli chodzi o tą wersję bez cięć. Ja tu trochę się z tym mordowałem. Potki są tutaj. Sprawdźmy, czy ja coś mam. Teoretycznie jeden mam. Tak, live krystale z różnych wypraw się ostały. To może je sprzedajmy teraz komuś, to odłóżmy wszystko. Ale wiecie co, nie będę już dzisiaj biegł do Underworlda. Przełożę sobie to chociażby na to między odcinkami. Albo się zrobi jakiś odcinek 29,5. W sumie, czemu nie? Nakręcę to kiedyś tam. Bo jakoś po tym mordowaniu się właśnie z tym niespecjalnie mi się chce. Musicie mi to wybaczyć. Ale gwarantuję, że odcinek następny pojawi się szybciej niż musieliście czekać na ten. Także jeśli mimo wszystko wam się to podobało, możecie ten film ocenić łapką w górę, dodaniem do ulubionych. Na bieżąco będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach, jeśli mój kanał zasubskrybujecie, do czego was oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast możecie też pisać komentarze, a inne moje filmy znajdziecie gdzie? No jak to gdzie? W playlistach na moim kanale. Księżyc wstaje, ja się boję ciemności, także hej hej, do zobaczenia.